Na rynku usług kosmetycznych mamy wiele gabinetów. Są to gabinety, które oferują pełen wachlarz usług, począwszy od pielęgnacji, poprzez zabiegi manikuru, pedikuru. Jednakże coraz częściej powstają wysoce wyspecjalizowane gabinety, gabinety podologiczne, gabinety odnowy biologicznej, gabinety stylizacji paznokci bądź też wizażu. Byłam na praktykach w klinice medycyny estetycznej, w której nie pracują tylko kosmetolodzy, ale również lekarze. Skupiłam się przede wszystkim na pielęgnacji twarzy i wykonywałam takie zabiegi jak peeling kawitacyjny, karboksyterapię, oksydermabrazję i kwasy. Kosmetologia jest nauką, która uczy studentów, jak pielęgnować skórę twarzy i ciała, i tutaj mówimy o kosmetologii pielęgnacyjnej, oraz jest również nauką o tym, jak upiększać twarz i ciało, i tutaj głównie chodzi o kosmetologię upiększającą. W branży beauty należy zwrócić uwagę na sezonowość poszczególnych zabiegów. Jesienią i zimą w gabinecie kosmetologicznym bardzo dużą popularnością cieszą się zabiegi złuszczania, rewitalizacji skóry, jak również jest to doskonały okres na wszelkie zabiegi laseroterapii. Wiosna i lato w gabinecie kosmetologicznym jest to okres wzmożonych zabiegów nawilżających, odżywczych. Na pewno nie jest to zawód dla osoby, która nie potrafi nawiązać kontaktu z drugą osobą, ponieważ wymagana w tym zawodzie jest duża empatia, a wiadomo, że kontakt z klientem, z pacjentem wymaga czasami dużej cierpliwości i wyrozumiałości. Moim pierwszym wyborem była ochrona środowiska, jednak zrezygnowałam z niej, ponieważ to zupełnie nie było dla mnie. Później wróciłam myślami do moich pierwszych zainteresowań, czyli właśnie pielęgnacji skóry, dbania o zdrowie i wszystkiego, co jest z tym związane. Absolwenci kosmetologii po skończeniu uczelni bardzo często otwierają własne salony kosmetologiczne, salony beauty. Warto zauważyć, iż oprócz tej przyjemnej pracy od strony obsługi klienta, wykonywania zabiegów, konsultacji, do właściciela takiego gabinetu należy praca biurowa. Musimy ogarnąć księgowość, musimy ogarnąć dział marketingowy, recepcję. Kosmetyczka, kosmetolog. Są to dwa zupełnie różne zawody. Zawód kosmetyczki jest zawodem typowo rzemieślniczym, natomiast zawód kosmetologa jest już zawodem wysoce specjalistycznym. Tytuł kosmetyczki można uzyskać po ukończeniu kursów, szkół dwuletnich. Zawód kosmetologa otrzymujemy po ukończeniu 3- bądź 5-letnich studiów wyższych, co daje uzyskanie większej wiedzy z zakresu dziedzin medycznych. Wybrałam studia kosmetologiczne w Skierniewicach, ponieważ bardzo podoba mi się to miasto. Wcześniej dużo słyszałam opinii na temat tej uczelni, na temat wykładowców, co w sumie teraz mogę przyznać, że się wszystkie potwierdziły. Kierunek kosmetologia jest zazwyczaj kierunkiem o profilu praktycznym, co wiąże się z tym, że większość zajęć studenci mają w trybie praktycznym. W trakcie tych zajęć nabywają praktyczne umiejętności pielęgnacji ciała, pielęgnacji twarzy, upiększania ciała, jak również obsługi specjalistycznej aparatury kosmetycznej. Oczywiście nie jest tak, że mamy zajęcia tylko i wyłącznie praktyczne, bo to muszą być również zajęcia, na których studenci zdobywają szeroko pojętą wiedzę z zakresu zarówno kosmetologii, jak i nauk pokrewnych, czy na przykład nauk medycznych, takich jak dermatologia, takich jak receptura kosmetyczna, czy na przykład anatomia, bądź też fizjologia. Moim zdaniem najciekawszym przedmiotem była dermatologia. Uczyłyśmy się na nich rozpoznawać choroby skóry, aby w przyszłości, jeśli klient przyjdzie do nas z problemem, móc rozpoznać problem i odesłać go do dermatologa, aby nie zrobić mu po prostu krzywdy. Ważna jest uważność na potrzeby drugiego człowieka, wsłuchanie się w jego potrzeby i jego oczekiwania, ale również ważne są umiejętności manualne, umiejętności artystyczne w przypadku kosmetologii upiększającej, dbałość o estetykę własną, dbałość o estetykę otoczenia jest niezwykle istotna, zwłaszcza w tym zawodzie, który, jak widać, no, jest też nastawiony na piękno.
okazało się, że tutaj jest bardzo dużo zajęć praktycznych, które przygotowują do zawodu. Jest przekazywany ogrom wiedzy i wiem, że po tym wszystkim będę miała dobry zawód, dobrze płatny i będę się w nim dobrze czuła.